Cześć, nazywam się Przemek Ptaszyński, witam w 14 już odcinku mega unikatowego vloga Gawędy o architekturze, w którym będę opowiadał o budynkach znanych, budynkach ważnych, budynkach, w których byłem i widziałem na własne oczy. Jeżeli nie subskrybujesz jeszcze naszego kanału, serdecznie Cię do tego zachęcam. Zaczynamy. Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie przede wszystkim pawilon niemiecki w Barcelonie, na wystawie światowej w Barcelonie, ale z drugiej strony jego twórca, czyli Ludwig Mies van der Rohe, który urodził się w Aquisgranie, co też istotne, żeby zaakcentować, że jest to miasto królewskie. Jeżeli ktoś z Was nie wie dlaczego, to warto sobie doczytać. Teraz, jeżeli chodzi o jego śmierć, to umarł w 1969 roku w Chicago, z którym też bardzo mocno był związany. Też, jeżeli chodzi o Ludwika Miesa van der Rohe, zawdzięczamy mu wiele różnego rodzaju ciekawych powiedzonek i aforyzmów. Jednym z tych powiedzonek, takim bardzo znanym powiedzeniem, który bardzo wiele osób kojarzy, jest less is more, czyli mniej znaczy więcej. I on, jeżeli chodzi o ten aforyzm, o tą zasadę, to była to zasada, która przyświecała jego twórczości, zwłaszcza w późniejszym okresie jego życia. Też trzeba powiedzieć o Ludwiku Miesie van der Rohe dwie takie bardzo ważne, zasadnicze rzeczy, że po pierwsze był on bardzo mocno związany z Bauhausem w Dessau. Też był osobą, która była, powiedziałbym, mentalnie spokrewniona z Walterem Gropiusem, też bardzo z nim zaprzyjaźniona, przynajmniej ze względu na fakt, że pracowali razem w Bauhausie. Też trzeba powiedzieć, że Walter Gropius był pierwszym założycielem Bauhausu, pierwszym dyrektorem. Tutaj rzeczony Bauhaus wpadł w ręce Ludwika van der Rohe w końcówce swojej, można powiedzieć, egzystencji, w końcówce tego okresu, kiedy szkoła istniała, bo też trzeba przypomnieć, że szkoła Bauhausu została zamknięta przez władze nazistowskie w Niemczech. Też jeszcze jedna dosyć ciekawa rzecz, że o ile Gropius dosyć wcześnie wyemigrował, można powiedzieć nawet uciekł z Niemiec do Anglii, potem do Stanów Zjednoczonych, to jeżeli chodzi o Ludwika Miesa van der Rohe, on bardzo długo usiłował istnieć w tym układzie, który Niemcy dotknął po roku 1933. Dla Ludwika Miesa van der Rohe bardzo istotnym budynkiem jest miejsce, gdzie zlokalizowana była szkoła architektury w Chicago. Zresztą szkoła, którą sam zawiadywał i którą sam tak naprawdę tutaj wybudował, jeżeli chodzi o tę strukturę. Ja już wcześniej o tym wspominałem, też warto sięgnąć do wykładu o Bauhausie. Wcześniej o tym budynku opowiadałem, natomiast tutaj warto zauważyć taką rzecz, że są to takie stalowe ramy, pomiędzy którymi niejako ten budynek jest podwieszony. Budynek powstawał w latach 50., w związku z tym w tamtym okresie było to hiper nowoczesne rozwiązanie. I tutaj mamy do czynienia z Seagram Building, który powstał w 1954 roku. Znowu, jeżeli chodzi o ten budynek, jak na tamten czas, jeżeli byśmy sobie wyobrazili okres powojenny, bo to jest tuż po wojnie, w tamtym okresie też trzeba powiedzieć, że w bardzo podobnym okresie, w 1952 akurat roku, powstał Pałac Kultury i Nauki w Warszawie. I teraz, jeżeli porównamy sobie estetykę Seagram Building i Pałacu Kultury i Nauki, no to jest to potężna, powiedziałbym, odległość technologiczna i odległość mentalna pomiędzy tymi dwoma budynkami. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, to on, zresztą w ciekawy sposób, ja nie mam nic przeciwko temu budynkowi, natomiast w ciekawy sposób
trzeba oddać, ale naśladował przedwojenne wieżowce amerykańskie. Natomiast w dokładnie tym samym czasie, bo równolegle z wieżowcem warszawskim, powstawał właśnie Seagram Building, który już zdecydowanie bardziej przypomina te budynki, które znowu w Warszawie powstawały w latach 80. XX wieku, czyli generalnie też trzeba stwierdzić, że Seagram Building był takim obiektem z jednej strony wyprzedzającym swoją epokę, a z drugiej strony nadający pewien charakter budynkom wysokościowym, które po nim powstawały, czy wszelkiego rodzaju Foster i projektanci, czy Sir Norman Foster i inni projektanci budynków wysokich okresu lat 70. i 80., też Richard Rogers, na pewno byli, może słowo zapatrzeni tutaj w realizację miejsca van der Rohe, nie wiem, czy nie byłoby słowem za dużym, natomiast na pewno byli mocno zainspirowani twórczością miejsca van der Rohe w ramach tutaj budynków wysokich i w ramach działań takich architektury nowoczesnej, bo to też trzeba powiedzieć, że jeżeli chodzi o ten budynek tutaj Szkoły Architektonicznej w Chicago, to w momencie, kiedy dzisiaj by wybudowano taki budynek, ustawiono by taki budynek w Warszawie, byłby poczytany za budynek bardzo nowoczesny. A to są lata 50. XX wieku. Teraz przenosimy się już do Barcelony, przenosimy się w miejsce, o którym będzie dzisiaj mowa, do pawilonu niemieckiego na wystawie światowej w Barcelonie. Też jeżeli chodzi o ten pawilon, już w okresie, kiedy on powstał, kiedy został wybudowany, stanowił nie lada gratkę dla architektów i był takim, powiedziałbym tak, taką rękawicą rzuconą jako wyzwanie architektom na całym świecie, ponieważ znowu budynek jest bardzo nowoczesny, nie tylko w swoich detalach, ale także w idei, która przyświecała jego powstaniu. Też nie bez powodu ja tutaj prezentuję ten element tegoż budynku, czyli tę taką pannę tańczącą, która ustawiona jest na takim w niewielkiej przestrzeni, takiego brodzika, basenu może, w którym ma też się duplikować, odbijać, bo też jest to jeden z najbardziej charakterystycznych elementów tego budynku, że to, co tutaj widać, możemy śmiało zaliczyć do tej tak zwanej popkultury. Tutaj jest widok na pawilon niemiecki w Barcelonie. Nasi widzowie przed monitorami, myślę, że mogą tego nie dostrzegać, natomiast jest bardzo słaba jakość, ponieważ bardzo trudno znaleźć widok z lotu ptaka pawilonu niemieckiego w Barcelonie, przynajmniej w internecie. Ja żałuję, że nie zrobiłem takiego zdjęcia, będąc tam na miejscu. Natomiast mamy tutaj ten podstawowy układ, gdzie jest taki dosyć duży basen, taki dosyć duży brodzik, w którym tutaj ten budynek się odbija. Mamy ten podstawowy budynek wystawowy i budynek zaplecza tutaj w tym miejscu. Całość wygląda w ten sposób, tutaj od placu. Oczywiście, jeżeli chodzi o tę przestrzeń, którą widzicie, ona na pewno była tutaj usiana innymi pawilonami wystawowymi tego okresu, tej wystawy światowej w Barcelonie, natomiast zachowano tylko ten jeden pawilon ze względu na jego formę i ze względu na doniosłość tej architektury i na wagę tej architektury. Tutaj mamy takie zbliżenie. Budynek jest taki na wskroś horyzontalny. W ogóle jeżeli chodzi o twórczość Miejsa van der Rohe, oczywiście wyłączywszy wieżowce, tak? Ale Mies van der Rohe bardzo lubił takie układy horyzontalne, bardzo lubił przenikać budynki z ogrodem i z otoczeniem, niejako wprowadzać budynki w otoczenie. Tu jest moje zdjęcie, to jest okres, mi się wydaje, że około 2008 roku, czyli jakieś tam prawie 15 lat temu. Aczkolwiek też, jeżeli chodzi o jakieś odwiedziny moje Barcelony, to byłem w Barcelonie dosyć niedawno. Co ciekawe, mogę powiedzieć, że akurat zapomniałem pojechać do tego pawilonu i akurat nie widziałem tego w ostatnim czasie, ale tutaj tak jak widać, jeżeli chodzi o, powiedziałbym, tę architekturę, ten układ, to tak, mamy taki basen, brodzik, który tutaj wewnątrz
mamy do czynienia z taką taflą wody głębokości około 20 cm, myślę, gdzie wysadzana jest oczywiście kamyczkami. Całość jest też zachowana w takiej, w tej wartości, o której wcześniej już wspominałem, tym less is more, ale to wszystko jest takie minimalistyczne. W ogóle jeżeli chodzi o Miesa van der Rohe, można powiedzieć, że on był takim pewnym prekursorem minimalizmu. W latach 80. znowu, kiedy pojawił się kierunek tak zwany minimalizm, kiedy pojawili się tacy architekci jak na przykład Tadao Ando, to osoby, które lubiły minimalizm, to też bardzo chętnie obok tych minimalistów lat 80. wymieniały Miesa van der Rohe jako właśnie takiego prekursora, kogoś, u kogo ten minimalizm się pojawił jako pewien zaczynek. Tutaj też, jeżeli chodzi o Miesa van der Rohe, bardzo chętnie korzystał z trawertynu. Tutaj mamy zbliżenie do tychże kamieni. To też jest bardzo ciekawe wykończenie tutaj tego basenu, ponieważ jeżeli chodzi o lata 50., to wcale nie było to, czy ja sobie to tak wyobrażam, że to wcale nie było takie oczywiste, żeby do brodzika wsypać kamienie i rozłożyć w taki sposób, powiedziałbym, równomierny. Dlatego, że Mies van der Rohe, za czym zbudował jakiś obiekt, to prowadził bardzo, bardzo szerokie analizy. Analizował to, jak będzie odbierany, jak będzie dźwięk się rozchodził po tym pawilonie, w jaki sposób działają narożniki, gdzie będą miejsca, którymi będzie można chodzić bezkolizyjnie, jak będzie to odbierane wzrokiem i tak dalej. I robił takie wykresy, jak tutaj widać. To też istotnym jest, że ten wykres, który tutaj widzicie, nie jest robiony komputerowo, tylko jest robiony w formie takiej, powiedziałbym, ręcznej, naturalnej, analitycznej. Powstał taki obiekt, jak tutaj widzicie. I teraz jeżeli chodzi o ten obiekt, te ściany, które go budują, bo tu zwróćcie uwagę, że jeżeli chodzi o pawilon, on nie jest klasycznie ujęty pomiędzy cztery ściany, tak jak do tej pory to wyglądało. On jest jakby zbudowany w taki sposób, jakby ściany zsuwały się, luźne, poziome, takie długie, horyzontalne ściany zsuwały się ze sobą, tworząc pewne przestrzenie i znowu te przestrzenie zostały dodatkowo skrystalizowane przez architekta poprzez położenie dachu w pewnych miejscach, tutaj w tym miejscu i w tym miejscu, i poprzez ograniczenie tej przestrzeni, po której można przechodzić, tymi elementami wodnymi, które są wprowadzone do wewnątrz. Tutaj znowu bardzo takim charakterystycznym elementem jest poszukiwanie pewnych układów widokowych, czyli ściany są konstruowane tak, żeby nasz wzrok, poruszając się po tej ścianie, był ukierunkowany na pewne ciekawe tutaj rozwiązania. Znowu taką klamrą spinającą ten budynek jest ta tańcząca kobieta, którą wcześniej już pokazywałem, i poruszając się wzrokiem po tych ścianach, po długości tych ścian, bardzo często jesteśmy właśnie, nasz wzrok jest kierunkowany na ciekawe elementy. Tutaj zwróćcie uwagę, my mamy do czynienia z takimi potężnymi taflami mlecznego szkła. Jak na tamten okres, znowu było to bardzo, bardzo nowoczesne rozwiązanie. Tutaj znowu kolejna ściana, która, zresztą ta sama, wydaje mi się, że to ta sama z drugiej strony, ale znowu nasz wzrok jest ukierunkowany na tę rzeźbę, która spina całość. Tutaj mamy też może ciekawy widok, ponieważ widzimy na pierwszym planie trawertyn, tę fakturę trawertynu. Też zwrócę uwagę Waszą na taki dodatkowy element, te słupy takie w kształcie krzyża, może nie tyle w kształcie, w narzucie krzyża, na których ustawiony jest ten dach, i które to słupy też w ten sposób są rozstawione, żeby stanowiły, powiedziałbym, taki układ pewnej siatki przestrzennej wewnątrz tego budynku i jednocześnie, żeby można było w dosyć luźny sposób kreować wewnątrz tę przestrzeń, bo teraz jeżeli byśmy usunęli te szklane ściany, to oczywiście ten budynek by się w żaden sposób, czy w żaden sposób byśmy nie uszkodzili budynku, tej struktury nośnej. Możemy w dowolny sposób przestawić szklane ściany wewnątrz i ten budynek z punktu widzenia nośności będzie cały czas taki sam.
To też jest taka realizacja już wcześniej, powiedziałbym, wcześniej wymyślonego przez Le Corbusiera tak zwanego wolnego planu. Tylko jeżeli chodzi o Miesa van der Rohe, mi się wydaje, że on poszedł jeszcze o krok dalej z tym wolnym planem, że nie dość, że plan jest wolny, to jeszcze dodatkowo on wymyślił sposób, taką strukturę, w jaki można ten plan organizować na różne sposoby. Przesuwając po prostu szklane tafle. Czy te szklane tafle są całkowicie przesuwne i można przesuwając te szklane tafle na różne sposoby organizować ten budynek. Przypuszczam, że ten budynek może być zorganizowany na naprawdę wiele sposobów. Z drugiej strony też warto zwrócić uwagę, że ten kamień, który jest tutaj wprowadzony do wewnątrz, taki zielonkawy kamień, stanowi też pewne lustro, które z odpowiednich miejsc odbija tę tańczącą kobietę, która jest tutaj, tak jak powiedziałem wcześniej, klamrą spinającą. No i tutaj, słuchajcie, przechodzimy do klu programu, do naszej podpory, tej, powiedziałbym, w kształcie narzucie krzyża, tej stalowej podpory. Ona jest w sumie niewielka. Ja myślę, że ma tutaj szerokość około 15 cm. Całość naszego dachu jest ustawiona na tej podporze, a z drugiej strony, jeżeli chodzi o ten rzut krzyża, on też jest nieprzypadkowy, bo pomiędzy tymi podporami można ustawiać ściany, można wstawić pomiędzy te elementy podporowe, pomiędzy te stalowe słupy można wstawić ściany, a jednocześnie te słupy są na tyle delikatne w tym wnętrzu, że można powiedzieć, że prawie niedostrzegalne. Tutaj mamy znowu taki widoczek. Tu bardzo często ludzie się właśnie bawią w tym i robią sobie zdjęcia z tą rzeźbą. Tutaj na pierwszym planie mamy ten słup stalowy i strukturę stalową, na której zbudowane są elementy szklane. Tutaj wewnątrz też warto zwrócić uwagę, że wprowadzony jest taki czerwonawy kamień, najprawdopodobniej granit różowy. Też jeżeli chodzi o ten różowy granit, on ma taką tutaj charakterystykę i taki sens jest wprowadzenia tego granitu, żeby ta ściana stanowiła swego rodzaju ekran. Tutaj też, jak widzicie, jest gra światłem związanym z kolorem tych tafli szkła. No i jeszcze należy powiedzieć, że wewnątrz tegoż pawilonu znajdują się meble, które tam się znajdują. Są też meblami projektowanymi przez Miesa van der Rohe. I tutaj mamy tak zwany Barcelona Chair z podnóżkiem. Jest to taki fotel, który został zaprojektowany przez Miesa van der Rohe. Jeden z najbardziej znanych foteli, nawet z najbardziej znanych mebli na świecie. Tutaj zaraz myślę, że będziemy mieli ten mebel. Tu jeszcze kilka pokażę takich widoków z tego miejsca. Tu jeszcze ja. Natomiast tak wygląda ten taki klasyczny Barcelona Chair. On jest zbudowany na takich elementach stalowych, na takiej ramie stalowej, która jest tutaj wyginana i krępowana. I w ramach, na tejże ramie wprowadzone są takie skórzane pasy, które wzmacniają tę ramę z jednej strony, z drugiej strony. Sama rama jest pewną sprężyną, która powoduje, że nasz fotel jest taki bardzo spięty i taki, powiedziałbym, pewny. I też jako ostatnie tutaj takie slajdy, które chciałem zaprezentować, to na tymże slajdzie widzimy budynek, który równolegle był projektowany z pawilonem niemieckim w Barcelonie, to jest Villa Tugendhatów, która była zaprojektowana, czy budowa rozpoczęła się w 1928 roku, trwała do 1930 roku. Co ciekawe, w 1939 ten budynek otrzymał Wilhelm Messerschmidt. I teraz też warto zwrócić uwagę, że jeżeli chodzi o tę willę,
to pojawiają się tutaj takie bardzo podobne elementy w stosunku do pawilonu niemieckiego. Tu warto zwrócić uwagę na słupy podporowe, oczywiście bardzo takie szerokie przeszklenia, tafle kamienia. Też znowu, jeżeli chodzi o rodzinę, która inwestowała w ten budynek, oni bardzo chcieli mieć willę, która będzie nietuzinkowa, która będzie super nowoczesna, będzie jedyna w swoim rodzaju i architekt znowu dostał zupełnie wolną rękę, jeżeli chodzi o pieniądze. Podobnie jak w przypadku pawilonu niemieckiego w Barcelonie, gdzie też fundowało państwo, w związku z tym można było tutaj, krótko mówiąc, zaszaleć, jeżeli chodzi o finanse. Tak i w przypadku tejże willi Tugendhatów pieniądze tak naprawdę, czy koszty nie grały roli, można było tutaj działać w sposób bardzo swobodny. I też znowu jest, jeżeli chodzi o ten budynek, jest to miejsce, które stało się bardzo modne, gdzie można tu powiedzieć, że pielgrzymowało bardzo wielu architektów końca XX wieku. Kolejna rzecz, że jeżeli chodzi o tę willę, też warto zwrócić uwagę na pewną bliskość w stosunku do architektury Le Corbusiera. I też jeżeli chodzi o Miesa van der Rohe, to była to osoba, której też przyświecał tenże duch modernistyczny, który też działał w tej przestrzeni modernizmu. Natomiast ważną sprawą jest fakt, że jeżeli chodzi o Miesa van der Rohe, on nadał temu modernizmowi jeszcze taki dodatkowy element, powiedziałbym, takich działań z jednej strony super nowoczesnych, z drugiej strony działań idących w kierunku pewnego minimalizmu. I dziękuję za dzisiejszy wykład Gawędy o architekturze. Zapraszam do obejrzenia kolejnych odcinków. Jeżeli nie subskrybujesz naszego konta, serdecznie Cię do tego zachęcam. Dzięki i do zobaczenia.